nagrane. Tylko sztućce sobie weźcie, dziewczyny, bo ja widzę, że ja przyniosłam jakieś kombinowane. Czy tam są zdejte? Nie wiem, ktoś wybrała. Zobacz, jaka porcja. Ja zaraz muszę telefon wziąć, bo mam zasięg jakiś tam. Ale ona też ma w telefonie. Znaczy nie w telefonie, tylko w tym swoim pięknym, magicznym. No, ale wczoraj nie wyszła. Nie, no, ale zdjęcie weszło tylko. A nie, no w sensie, że na Facebooka nie wiem. Dziewczyny, co robicie? Pracujemy. Ale co konkretnie? Przy ognisku. Ćwiczymy cięcie warstwowe, artystyczne, przepraszam, układanie i cięcie tkanin. Widzisz? Beatko, pokaż, co tobie wyszło. Kwiatki wychodzą pocięte. Nie wiem, po co je szłam, skoro teraz je tyle. A ty Beato? Musisz je teraz poszywać. A ty Beato, co robisz? A ja ćwiczę, głupa. I tak. Proszę. Z tej ale to czegoś go nie ma. Ale jak można było kościoła nie widzieć? No za przeproszeniem, no nie, kościół no, biały na górce. Wyjechaliśmy, ale później jak odwróciłam się, to mówię. Tak. Ale chcesz? Proszę. Uleć. Dobrze, że mam humory do pisania. A czemu nie? No, bo ja też bym musiała. Albo zaraz ja pójdę po aparat. Ja ci ten, jak przyjadę po farbę. Tylko ja mu muszę powiedzieć, żeby sobie... najlepiej robić ją oczywiście na jednobarwnym, z tym, że ja zrobię na czarnym, ale ona nie musi być na czarnym, ok? Fajnie. Na środku i się zrobiła kropa. Aha. Ale to można wykorzystać bardzo fajnie. Gdybym takie ubranie zrobiła, to można takie centki układać tylko w pewnych określonych miejscach, tworząc wzór, tak? Kolorowy. Odkładałam swoje próbki, tak? I mimo tego, że są od czapy zupełnie, wyglądają nad podziw fajnie razem. Tak, może nie, nie odzieżowo. Co teraz będzie? Teraz będzie tworzenie wzorów, że tak powiem, skomplikowanych w takiej technice, jak na to mówię, odwróconej. I tak samo róża była zrobiona bardzo. Śliczny. Mama rzecz ocieszy. Znowu. Znaczy ojciec powiedział, że jest człowiek, który chciałby się wyspowiadać, ale nie wiedział, że to taka sytuacja jest. Bo tutaj jest dosyć dużo boczków, tak, dziewczyny. Zawsze można zrobić tak, że jest szersza, a mniej zszyta tutaj na boku.
tam podklejone. Co to znaczy? Czekaj, chyba ja mam już. Do tego. Zwalę dalej deską do prasowania. Wszystko, ale na lewą stronę masz, Władziu. A co to jest? Zaraz miłe powiem. Panie, wójt. Na dzisiaj Władysław Mika. Dzisiaj Władysław Mika, właśnie. Moje koleżanki i kursantki. Tak, on ma niepowtarzalną wartość dla mnie, sentymentalną, historyczną, ponieważ to moja mama przed 70 laty, jak wychodziła za mąż, to panienka z dobrego domu musiała sobie przygotować taką wyprawkę, nie? A więc oczywiście jakieś tam, ileś tam kompletów, pościele i tak dalej, i tak dalej. I między innymi ten lniany. Zobacz, Beata, ile on waży. Znaczy, poczekaj, najważniejsze jest to, że ona sama to utkała. Tak, no oczywiście, że tak, oczywiście. Samodział widzę trzeba, na wąskich krosnach strzymane na środku. I on w naszym rodzinnym domu wisiał od kiedy pamiętam, na ścianie, jako taka... Na ścianie to od wisiało? Zdoba. Tak, tak. A ostatnio to ja sobie go wziąłem na podłogę. One takie pokoszone powychodziły. Teoretycznie, można by ją było wywinąć i tak zostawić. No tak. Tak, no nie musi mieć wcale, wiesz, mnóstwo ludzi tak robi i ma się dobrze. Albo biorę rączkę i naszywam lub na nitowywuję ją tutaj. Z góry. Widać? Zejdźcie mi ze światła, dziewczyny. Im szerzej zaszyjemy, tym będziemy miały grubszy ten bok, szerszy bok, przepraszam. Piękna? Przeurocza też tak. Tak. Ja jeszcze uzupełnię swoimi, dobra? Żeby już było na równo. Wiesz, tak będzie Bata robiła? Tak. Siłowka, będziesz to wciągać? Tak, dlatego że ja wolę trochę krótszy. To nie będziesz musiała robić, wiesz, nic. A ja cię doskonale rozumiem, bo ja też wszystko błyszczące. Ja jak korale robię, to one muszą być tutaj. Ja gdzie? Dopiero jak... Na szyi u mnie. Ja dopiero widzę, gdzie co ja jeszcze muszę robić. Czy mi się to podoba? Prawda? No. A z drugiej strony? A z drugiej strony? To za 2 tygodnie u mnie. No to nie wiem już, jak się tam chcecie umówić.